Jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związku jest nieumiejętna komunikacja z partnerem. A zła komunikacja polega na tym, że nawzajem robimy sobie krzywdę zupełnie nieświadomie przez to, co mówimy do drugiej osoby. Idealnym przykładem takiej złej komunikacji jest obarczanie drugiej strony winą o cokolwiek. Dokładnie, po prostu obarczanie winą to fatalny pomysł. Dzisiaj powiem o tym, dlaczego warto tego unikać. Wyobraźmy sobie, że Michał i Michalina, którzy są młodym małżeństwem, jadą na rodzinne spotkanie, jednak są już mocno spóźnieni. Michalina zaczęła się przygotowywać dużo wcześniej i była gotowa do wyjścia przed czasem, jednak Michał, mimo zachęceń żony, odciągał się i przez niego wyszli 15 minut po planowanym czasie. Ale kiedy już zamykali drzwi, Michał zorientował się, że kolejny raz zapomniał, gdzie położył klucze do mieszkania i szukał ich przez następne 20 minut. Na domiar złego zapomniał zatankować samochód, mimo że obiecał to zrobić i zamiast jechać prosto na spotkanie, para musiała jeszcze pojechać na stację. To zdecydowanie nie był najlepszy dzień w życiu Michała. Gdyby postawić ich przed sądem, żeby sprawdzić, kto z tej dwójki, mąż czy żona, jest winny tego spóźnienia, to bez najmniejszych wątpliwości sąd orzekłby, że wina leży po stronie Michała. Michalina bardzo liczyła na to, że będą na czas i jest maksymalnie sfrustrowana tym, że jej mąż tak zawalił temat. Pytanie brzmi, co osiągnie Michalina, pokazując Michałowi, że to jego wina, że się spóźnią. Spójrzmy na cztery odpowiedzi. A. Oświeci go, uświadomi mu, że mógł zrobić coś lepiej, bo nie zdawał sobie wcześniej z tego sprawy. B. Sprawi, że taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy. C. Sprawi, że Michał jeszcze mocniej pokocha Michalinę. D. Spowoduje kłótnię i najprawdopodobniej zniszczy atmosferę do końca dnia. Kiedy myślimy o tym na chłodno, to zupełnie oczywiste, że poprawną odpowiedzią jest ta ostatnia odpowiedź D. A jednak, kiedy jesteśmy w emocjach, zdecydowana większość ludzi ma tą tendencję do podejmowania tej absurdalnej decyzji o obrzucaniu winą osoby, którą kochamy. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy Michała. Jemu było już głupio, kiedy wychodzili z domu. Kiedy nie mógł znaleźć klucza, a potem jeszcze musiał pojechać na stację, jego frustracja i zdenerwowanie skoczyło gwałtownie do góry i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to jego wina, że są spóźnieni. Wiedział też, że Michalina jest z tego powodu bardzo niezadowolona. Jeśli takie sytuacje zdarzają się często, to do rozwiązania jest problem odkładania kluczy zawsze na to samo miejsce i ustalenia zasad wcześniejszego wychodzenia z domu. Jednak rozwiązanie tych problemów zdecydowanie nie powinno zaczynać się w napiętej atmosferze w samochodzie. Gdyby Michalina podkreśliła winę swojego męża, on, czując się atakowany, staje się odporny na wszelkie sugestie. Szuka obrony i tylko się usprawiedliwia, co gorsza, czasami kontratakuje, przypominając rzeczy z przeszłości, pokazujące inne winy Michaliny. Dyskusja prowadzi donikąd, problem zostaje nierozwiązany, a atmosfera jest zepsuta. Dlatego zdecydowanie lepszym wyjściem ze strony Michaliny jest pokazanie wsparcia mężowi. Mogłaby powiedzieć: kochanie, spokojnie. Oczywiście zależało mi, żeby być na czas, ale skoro i tak już się spóźnimy, to lepiej wrzucić na luz i nie psuć sobie humoru. Takie łagodne potraktowanie Michała nie oznacza, że temat jest skończony. Dopiero po powrocie do domu, kiedy emocje już wszystkie opadły, warto na spokojnie zastanowić się razem z nim, co można zrobić, żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Mam nadzieję, że ten film dał Ci przykład tego, jak można komunikować się inaczej, natomiast pamiętaj, że to tylko początek tego, czego możesz się dowiedzieć na temat skutecznej komunikacji. A gdybyś chciał się dowiedzieć znacznie więcej, to zapraszam Cię do skorzystania z mojego 30-dniowego kursu Doskonałe relacje, gdzie dzień po dniu dostajesz zarówno wiedzę, jak i ćwiczenia odnośnie tego, w jaki sposób zachowywać się w kryzysowych sytuacjach, w relacjach damsko-męskich, ale nie tylko. Jeśli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej, to kliknij w kartę, która powinna pojawić się właśnie gdzieś tutaj na ekranie. A na teraz to wszystko. Po więcej filmów jak ten zachęcam do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia. Robert Marchel.